Witamy serdecznie na kanale Fortuny. Z tej strony znowu my, piłkarzyki. Wracamy z kolejnym materiałem rozrywkowym. Nikodem zaraz wytłumaczy, o co w nim dokładnie będzie chodzić. Jako że przybliżamy się coraz bardziej do Euro, no to postanowiłem zorganizować tutaj taki quiz w miarę poświęcony tej tematyce, bo będziecie musieli odgadnąć najlepszego strzelca danej reprezentacji, a wziąłem pod uwagę tylko i wyłącznie te, które zakwalifikowały się właśnie do finałów. Okay. 9 przykładów z tego co pamiętam, no i co musicie zrobić, to wskazać nazwisko. Ale grającego obecnie w zespole danej reprezentacji, tylko w ogóle, w historii. Okej, dobra. No dobra. I lecimy z pierwszym przykładem i tutaj bierzemy sobie Finlandię. Jest jedno nazwisko. Dziwne dźwięki, nie? Słomi. Się nasuwa. Tak, też mi się wydaje, ale... że jedno się kojarzy bezpośrednio od razu. Podstawnie właśnie. Aczkolwiek boję się, że jedna osoba mogła go przegonić. Ale nie wiem, czy to aż tak strzelała. Ja mam Jarego Litmanena. Ja również. To macie źle. Nie bo, jest to Litmanen. Bo jest to... Puki? Puki. Właśnie tego się bałem, że ale wiesz co, to było pierwsze skojarzenie, tylko uznałem, że to jest aż niewiarygodne, no, żeby temu póki miałby być tym najlepszym strzelcem w historii. No ciekawie się zaczyna, ciekawie. Widzę krzywy, że poszliśmy obaj w stronę legend, a czasami nie jest to dobry pomysł, co pokazują przykłady w niektórych naszych quizach. Dokładnie. I runda druga w takim razie, Belgia. To jest ciekawie. Belgowie mają szansę coś zwojować w tym roku. No, złota generacja chyba ostatniej blaski mam wrażenie. Tak, ma się ku końcowi. No, ma się ku końcowi. Więc muszą coś udowodnić. Ale chyba do złotej generacji trzeba krzywy sięgnąć. Takie mam wrażenie. A ja nie powiem, czy sięgnę, czy nie. Moim zdaniem trzeba sięgnąć do złotej, ponieważ tam wcześniej były nazwiska, ale nie tego kalibru. Okay. W oczywiście formacjach przednich, tych dotyczących ataku. No dobra, trochę już jednak tego czasu minęło, odkąd ten pan prezentuje się w barwach tej drużyny, tej reprezentacji. Więc postawiam na Romelu Lukaku. I jest to jak najbardziej Romelu Lukaku. Interu Romelu Lukaku. Chociaż gdybyśmy mieli czynienia na przykład z Holendrami, to już bardziej zastanawiałbym się nad przeszłymi generacjami, ja również. Nie na tymi, które są bliższe naszym czasom. W sumie racja. Oni mieli dużo więcej dobrowych strzelców. Tak jest. No dobra. I runda trzecia. Ukraina. Ukraina. My na Euro. My na Euro. Pytanie, co Zincz, ale raczej nie. Głupio oczywiście, jak się nawiązać do tego, jak świętowali awans. Chciałeś wpuścić mnie w maliny, kolego? Tak. Chciałeś mnie zmylić, przyznaj. Nie powinno być chyba problemu, no. No też mi się wydaje, że raczej nie, no. Zaraz się okaże. Już mieliście problem przy okazji Finlandii. No to pokażcie. No to... A Szewa, nie? Ale teraz pytanie, który zapis jest poprawny? Jak najbardziej chodzi o Szewczenko. Mój. Krzywego jest poprawny, Adam nie dostajesz punktu. Mogłem jakąś literówkę tu rzeczywiście strzelić. I co? Zapisie. Tym samym runda czwarta. Gdzie mierzycie się z Turcją? I tutaj, no ja wiem, że to jest przykład zdecydowanie trudniejszy, tak, aniżeli te poprzednie, ale może gdzieś tam wam się obiło o uszy albo o oczy, kiedy robiliście sobie jakieś przygotowanie do... Właśnie jednostki Turcji nie było. Euro. Jeżeli chodzi ci o... No okej. Okay. Wyjaśniłeś już. Ciebie wyjaśniłem. Dokładnie. Ja bym tutaj też sięgnął, no, po przełom wieków. Przełom wieków to jest chyba ten klucz. Tym powinniśmy iść. Tak mi się wydaje. Nie podejrzewam, żeby to był ktoś z ostatnich lat. Dlatego sięgnę do tego pana. Dobra, to co sprawdzamy? Bo widzę, że obaj macie. Wziąłem Szukura. A ja postawię jednak na Buraka Yılmaz'a. Trochę... Szukur! A ja tak. No i nie będę mówił dalej, bo nie ma sensu. Szukura. No nieźle. Powiem ci, że... 48, sporo brak. Dobrze, że skojarzyłeś sobie. Zastanawiałem się, czy obaj się nie wyłożycie na tym przykładzie. No ale główka pracuje. I co, runda piąta. A w niej Francja. To chyba najprostszy przykład. No...
Tak. Czekaj, bo kurczę. Zidane? Nie, na pewno Zidane. Przy 11. Giroud? Też nie. A może Karim Benzema? Właśnie Benzema. Nie grają z wiele lat. Nie. Ile tam miał? 12? A może Valbuena? Po ilu latach wrócił do reprezentacji? Po 6? 7? Nie wiem, nie pamiętam. Chyba od 2015. Była ta informacja, ale nie zarejestrowałem jej. Okej. Okay. No kurczę, to raczej musi być Thierry. No, Titi, na pewno. Jest to Thierry Henry, jak najbardziej. Tak więc tutaj gratulacje. Ujala! Adam, 4 krzywy 3. Tak. I zmierzamy do rundy kolejnej, szóstej, w której Szwajcaria. No i tu jest też kilka nazwisk takich legendarnych, można by rzec. Wydaje mi się jednak, że to będzie ten pan, aczkolwiek mogę się mylić. Myślałem, że piszesz Brazylijczyka. Że zmierzasz do... Brazylijczyka? No. Co masz na myśli? Nie zarejestrowałem. Ostatnią literę, że zmienisz na D. Aha, ojej. Co, i podpowiadasz krzywemu, tak? Ale krzywy ma to samo, ja już widziałem. Tak, Aleksander więc... Frey? Jeden i tu. Krzywy dał Frey, ale nie Aleksander, tylko... Mam się tę samą osobę, tylko myślałem, że ona inaczej na imię. Sebastiana. Ale myślałem jeszcze nad Diokiem. Ja dałem Frey. Ale nie wiem, czy to dobrze zapisane, jak są. Frey. Alex Frey, tak no. Jest. Yeah! Kurde! Yeah! Dobrze dzisiaj idzie, no. Myślałem, że będzie trudniejszy ten quiz. Po tym fińskim w zasadzie, przykładzie dość mocno mnie... No ale tutaj sypiecie sobie z nazwiskami ciekawie. 5-4. Runda 7. I tutaj Czechy. Ten quiz. No nie, no kurde. Chyba dałoby wiedzieć, jako ktoś, kto lubi czeską piłkę. Ktoś, kto darzy sympatią wielu Czechów, którzy grają w Europie. Mhm. Bo można mieć dylemat. Jak przy okazji Finlandii. Jak przy okazji Turcji. Wydaje mi się, że to jest taki przykład, który może was tutaj zmylić. Na manowce zaprowadzić. Wywieźć w pole. Trudne Czechów. Kto tam strzelał? Zastrzegamy, że to jest reprezentacja Czech, do której nie liczy się rekord z Czechosłowacji, no nie? Mm-hmm. Więc jakieś takie wynalazki typu masopust, to w ogóle nie ma co szukać tego. No dobra, no to... No jakby na przykład bierzemy pod uwagę Polskę, to też nie patrzymy się na... Unię z Litwą właśnie na przykład. Albo na... Tak, ale pamiętajcie, że na przykład w niektórych reprezentacjach Serbia i Czarnogóra tam liczono z niektórych rankingach. Biorąc pod uwagę na przykład Chorwację, czy jakiekolwiek z tych krajów bałkańskich, które wchodziły w skład Jugosławii, to też nie zastanawiamy się nad tamtym okresem, tylko nad tym nowożytnym już. Ale wiecie jeszcze co mi... Bo Masopust to akurat głupi przykład, ale bardziej chodziło mi o kogoś, kto na przykład grał w reprezentacji Czechosłowacji i grał jeszcze w Czechach. Ale one się chyba nie zliczają. No pewnie nie. Dlatego o to pytałem. Dobra, powiem tak. Strzelę w pierwsze skojarzenie, aczkolwiek wydaje mi się, że ten piłkarz po prostu strzelał i te bramki zapamiętywaliśmy, ale nie ma ich jakoś nadzwyczaj dużo, niemniej jednak walę ja w tego pana i pewnie krzywy ma też Jana Kolera. Mam go na drugim miejscu, wstawiłem Milena Barosza. Ty zastanawiałeś się nad Baroszem. To... Koler! Jednak trzeba było postawić... Jest! Kolera. Ciekawe, jaki procent tych bramek był strzelony z głowy. Ano, ta jest! Kurczę, nie sprawdziłem tego krzywy, no. Magana. Tak strzela gole? Jan Koller. No dobrze, to w takim razie runda 8, przedostatnia. I tutaj Słowacja. Czyżby to był pewien... Marek? Rywalizujesz z Krzywym, ale rozumiem, że twoja przewaga punktowa pozwala ci na to, żeby teraz podpowiadać. Nie, Krzywy też na pewno miał go w głowie, tylko zastanawiam się... Nie, miał kogoś innego. W procesie odsiewu... By z niego zrezygnował, czy nie w tej chwili, niemniej jednak... Mam kogoś... Ale to jest takie, jak mi się kojarzy z pewnymi momentami i nie wiem, czy w ogóle ta osoba nastrzelała aż tyle bramek, żeby móc ją nazwać tą najpotężniejszą pod względem zdobytych goli. Też Weissa pewnie. Nie. Z angielskim gruntem się kojarzy. Dawaj, Adam. Nie, no dobra, nie będę przedłużał, no. Maro. Hamsik. Maro, Hamsik i tyle. Ja dałem Witka. Jest to Hamsik. Ale mało. 26. No dla Słowacji, no po prostu Słowacja.
Dlatego tutaj... Więc mamy zwycięzcę już definitywnego w postaci Adama. Ja się dodam. Ale mamy jeszcze rundę honorową, w której Krzywy ma szansę zdobyć punkt. I tutaj bierzemy sobie Anglię. Nie no, to tak jest. No, Krzywy już chyba chce sięgnąć nawet pod pewien atrybut, który ale znajduje. Ale nie myślałem, że Wisi bym wziął, ale... się w studiu. Jest na półce za tobą. Jest na półce, tak, tak. Wiem, ale nie chcę... Bez podpowiedzi. Waza! Widzowie Runi, tak jest. Waza, jak Wayne, najbardziej. Big Wayne. Więc z punktem po obu stronach tym samym. I co, dobrnęliśmy do końca. W takim razie dziękujemy za to, że byliście z nami. Dajcie znać, czym ile może wrócić. Powinniśmy z tego typu quizem, tylko z może innej edycji. Najlepsi i przede asystenci. Wszystkim, ile zdobyliście punktów. Dokładnie. I co, trzymamy wszyscy kciuki przed Euro? Za reprezentację Polski. I widzimy się za niedługo. Trzymaj kciuki i skrzyżować no palce, tak? Bo jest fingers crossed, dlatego. To, jest, ja to już wiecie, dlaczego zamiast kciuków skrzyżował palce, bo jest fingers crossed. I tym samym chyba już czas żegnać się z wami. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć. Siema. Hey.